Witam Państwa po przerwie na serwis informacyjny. Klimaty moryńskie nadal w telewizji Pomerania, bowiem teraz ze mną zespół muzyczny Nastroje. Od mojej lewej strony pani Ewa Kwiecień, instruktor zespołu. Witam Panią bardzo serdecznie. Witam Pana Zygfryda Ferdynusa. Dobry wieczór. Oraz Pan Jan Ogonowski również jest z nami, który na sam koniec naszej dzisiejszej rozmowy zaprezentuje jakiś króciutki kawałek na akordeonie, co by Państwu zaprezentować fenomen tego instrumentu. Drodzy Państwo, zespół Nastroje, kiedy powstał i kto go założył? Mikrofon blisko, bardzo bym prosiła. Trudna odpowiedź, bo to muzycy z Morynia wielokrotnie się spotykamy i jest mnóstwo zespołów. I wszystko przez pana Zygfryda się zaczęło, bo zaraził nas muzyką cygańską, a zespół Nastroje, nazwa, bo w różnych nastrojach zaczęliśmy od cygańskich, poszerzyliśmy o styl country i ta nazwa nie jest bez przypadku. W różnych nastrojach gramy, a co by się nam nie nudziło, to powstaliśmy jeszcze jako zespół instrumentalny Tango i Lovas, trio akordeonowe. Także dosłownie Nastroje, a pan Zygfryd i pan Janek, którzy grają ponad 25 lat w kapeli Moryniacy jeszcze, bo zespół Nastroje to jest młody, 8 lat i jest z nami jeszcze koleżanka Zosia Sochomska, pozdrawiamy ją. Może nas ogląda, nie wiem z której strony do kamery. Szkoda Zosia, że z nami dzisiaj ciebie nie ma, śpiewa z nami. Ale koledzy, którzy grają w kapeli Moryniacy ponad 25 lat, to są trzonem tego zespołu, bo od akordeonu się jednego zaczęło. Dopiero następne dwa kolega zaczął coś tam grać i okazało się, że tak też duszę i serce wyrywa, nie tylko w śpiewaniu i w kawałach lwowskich, ale i na akordeonie. A ja sobie zaczęłam przypominać, który instrument już się zaczął kurzyć po kątach, zaczęłam przypominać, jak to się grało i tak gramy. Dzięki kolegom nie zapomniałam brzmienia akordeonowego. Zarażamy innych, bo już są młodzi muzycy w Moryniu, którzy Julian Dumicz gra i nas miło, że tacy młodzy chłopcy grają. Mój synek Hubert gra na akordeonie. Czyli może akordeon uczniów. Nie zaginie. A klimaty cygańskie, jak pani pytała wcześniej przed programem skąd, ja tak się bałam improwizacji, ja to wolę grać niż gadać, ja się rozgadałam. Cygańska muzyka ma coś takiego w sobie, tą wolność i serce, które porywa. I obserwując na różnych koncertach, jak ludzie znają te piosenki, dziś prawdziwych cyganów nie ma, jadą wozy kolorowe. Z pomocą kolegi, który ma płytotekę cygańską taką, że ja nie jestem w stanie jej wymienić, to wyszukał takie piosenki, których nie w sposób nie powtórzyć i nie zaśpiewać i robimy nasze nowe aranżacje. Panie Zygfrydzie, ale to nie tylko muzyka cygańska, ale także muzyka country, która no nie jest teraz tak popularna w mediach, niestety. Dlaczego akurat muzyka country? Czy da się zarazić tą muzyką publikę? To znaczy się, ja w ogóle kocham muzykę, a muzyka country i po prostu muzyka cygańska poruszają serce nie tylko mnie, ale myślę, że niejednego słuchacza. I myślę sobie tak, że to jest najpiękniejsza muzyka dzisiejszych czasów, bo słuchając tych nowych nagrań, tych rockowców, to po prostu zabija mi duszę. A jestem instrumentalistą, jestem wokalistą i po prostu gram duszą i to kocham. Czy gracie Państwo swoje utwory, czy także covery, czyjeś utwory, jak to jest? Może do Pana Przede Jana? Wszystkim covery, bo porywają ludzi, którzy znają i z nami wspólnie śpiewają, a następnie jak już zaczynają tańczyć, to słuchają nowych piosenek, które też mamy nasze. A Pan Janek to tak tutaj trudno powiedzieć, muzyką swoją natchnie nieraz, to słowa same się niosą. Pan Zygfryd na miejscu układa słowa piosenki, jak Pan Janek zagra na klawiszach, nie wiemy co i nigdy nie powtórzy tego samego. Same palce grają Pana Janka, także pewnie zaraz zagra. Gdzie Państwo... No improwizacja. Improwizacja przede wszystkim. Gdzie Państwo gracie? Dla kogo? I czy łatwo jest porwać publikę, żeby grała i śpiewała z Państwem? Jak my się bawimy, to i publika się bawi, to nie jest trudne. Gdzie można Państwa oglądać, gdzie można się spotykać z Państwa twórczością? Na koncertach, a najczęściej w plenerach, bo wtedy jest możliwość tańczenia. Kameralne koncerty również, ale najczęściej festyny, bo wtedy w miejscowościach mniejszych i większych ludzie znajdują czas, żeby wyjść z domu i większość ludzi się spotyka i właśnie przy muzyce jest okazja, żeby nie tylko porozmawiać, ale i pobawić się. Także częściej takie koncerty. Możemy mówić o takiej popularności w Państwa stronach. Jesteście po prostu takimi gwiazdami, sztandarowym zespołem. Mam rację? Mam na pewno.
Koledzy, tak, porywają w sąsiednie gminy, musimy ich mocno w Moryniu trzymać, już bo grają w sąsiednich gminach w zespołach i zwłaszcza koła gospodyń tak często robią imprezy, że czasami u nas ich nie ma. Fenomen akordeonu, dlaczego akurat ten instrument, bo jest on nieco zakurzonym instrumentem, jeżeli chodzi o występ. Tak, jest trudny, jeżeli chodzi o naukę, ale no bije rekordy popularności. Teraz myślę, że wróciliśmy do tej muzyki. Dlaczego akurat akordeon? Na czym polega jego fenomen? Gdyby można tak zaprezentować go młodemu muzykowi, dlaczego akordeon właśnie? Dla mnie to akordeon od urodzenia. Podobał mi się ten instrument jakoś i tak przy nim zostałem. Chociaż kocham też trąbkę, nie? W wojsku grałem na trąbce na przykład. Czy dla młodego muzyka nauka gry na akordeonie jest rzeczą łatwą? Ile czasu trwa taka nauka? Ile trzeba ćwiczyć? To zależy już od indywidualności, nie? Ile godzin, ale trzeba dużo. Żeby coś osiągnąć, trzeba dużo. Proszę może zaprezentować, tak myślę, że to jest taki dobry moment. Nawet nie jeden, a może nawet i dwa jakieś krótkie utwory. Pan Zygfryd na pewno potrzyma mikrofon, żebyśmy... No on zawsze ma bęben. Jak ja gram na akordeonie, to on zawsze ma bęben i zawsze mi daje ten rytm, nie? Dziś trochę w niepełni. Nie ma, niech nogą chociaż postuka. Jesteśmy tutaj w zespole kapeli podwórkowej. Również kochamy tą starą muzykę, stare przeboje. Gramy muzykę lwowską, szlagiery, także jesteśmy prawie uniwersalni. Bierzemy w kapelach podwórkowych, występujemy w Gorzowie po różnych konkursach, nie? Także na tamtym terenie gorzowskim jesteśmy bardziej popularni jak tutaj. Nie? Może dlatego, że występuję w kapeli z Ośrodka Kultury w Mieszkowicach, nie? Tam są większe możliwości, u nas jest bieda po prostu, nie ma na to warunków. Wiadomo, gdzie kolego, jest mamy swoje instrumenty, wzbogacamy naszą gminę. O jakiej ty biedzie mówisz? Chyba za dużo w sąsiednich gminach przybywasz. Koleżanka i zapominasz mówi, mamy swoje. No mamy swoje na pewno. Dobrze, czas goni. Na koniec rozmowy bardzo proszę pana Jana o prezentację. Brawo, dziękujemy bardzo serdecznie, drodzy Państwo, myślę, że i Was porwała ta muzyka przed ekranami telewizorów, zespół Nastroje, dziękuję Państwu bardzo serdecznie i do zobaczenia, mam nadzieję. Dziękujemy i do usłyszenia. Dziękuję, zapraszam na przerwę. Witam Państwa po krótkiej przerwie. Zmieniamy temat, ze mną Jan Karpiesz, z którym porozmawiamy o takiej kampanii Pora Seniora. W Szczecinie widzę bardzo dużo plakatów. Po prostu Szczecin został zalany informacjami, jeżeli chodzi o kampanię Pora Seniora. Na czym tak naprawdę polega ta kampania? Kampania Pora Seniora tak naprawdę polega na tym, że chcemy zaktywizować seniorów szczecińskich ze Szczecina lub nie tylko, ponieważ kampania jest również prowadzona w internecie, do tego, aby stali się jeszcze bardziej aktywnymi obywatelami, żeby na przykład zostali wolontariuszami. Czy szczecińscy seniorzy tak naprawdę unikają tej aktywizacji? Czy oni stronią od tego, żeby w tym życiu publicznym, społecznym uczestniczyć? Tak naprawdę to miasto jakoś tak blokuje seniorów. Dlaczego dotychczas nie mówiliśmy o tej aktywizacji? Dlaczego nie mówiliśmy, nie wiem. Powiem szczerze, nie mam pojęcia, ale czy seniorzy nie są aktywni? Powiem tak, jest dosyć sporo organizacji pozarządowych, które się zajmują stricte tym, żeby właśnie dawać seniorom możliwość do wyrażania siebie i do uczestniczenia aktywnego w życiu społecznym. Tak, tylko że bardzo często się zdarza tak, że ci nasi szczecińscy seniorzy nie do końca w ogóle nawet wiedzą, że istnieje coś takiego, jak organizacja pozarządowa na przykład, do której mogliby się przyłączyć i spełniać swoje hobby, marzenia dalsze, czemu nie? No i to jest niestety
największy problem chyba, brak wiedzy na ten temat. Czy Szczecin jest otwarty na działalność osób starszych, seniorów, czy jednak tylko stawiają na osoby młode? Mam też tu na myśli imprezy, wszelkiego rodzaju działania. Czy to wszystko jest rzeczywiście tylko skierowane do osób młodych i te osoby starsze no jakby nie mają czego szukać w tym życiu kulturalnym dla siebie, nie są w stanie wyłapać czegoś dla siebie? Jak to jest, jeżeli chodzi o Szczecin, o to nasze podwórko? To znaczy tak, oferta jest. Tylko, że tak jak wspomniałem przed momentem, jest trochę brak wiedzy na ten temat. Może nie jest to w odpowiedni sposób, informacja nie dociera w odpowiedni sposób do naszych seniorów, dlatego jest właśnie ta kampania, żeby seniorzy jadąc sobie właśnie na przykład autobusem zobaczyli w monitorku, że senior jest osobą potrzebną społecznie. Bo takie było nasze założenie główne, jeżeli chodzi o kampanię akurat. Trzeba pokazać seniorom, że są potrzebni. Bo jeżeli chodzi na przykład o wolontariat, senior jest taką osobą, która jest bardzo potrzebna. Ponieważ wyobraźmy sobie coś takiego, że jest to osoba z niesamowitym bagażem doświadczenia i życiowego, przede wszystkim życiowego. No jest to osoba, która po prostu wiele w życiu przeszła. Na przykład. I ma trochę wolnego czasu. Więc czemu tego na przykład nie spożytkować? I czemu na przykład nie postarać się o to, żeby na przykład emerytowany nauczyciel pomagał na przykład dzieciakom w odrabianiu lekcji. Czemu nie? Do wolontariatu za moment wrócimy, ale jestem ciekawa, dlaczego ta kampania powstała. Czy to było tak, że seniorzy, choćby z twojego otoczenia, powiedzieli, słuchaj Janek, jest taka sprawa, ja bym chciał, ale no nie wiem jak. Czy sami po prostu, jako młodzi ludzie, wpadliście na to, żeby zająć się seniorami? To była bardzo intensywna burza mózgów, tak szczerze mówiąc, ponieważ kampania Pora Seniora jest częścią jakby trochę większego projektu Seniorze Jesteś Potrzebny. Dokładnie. Który jest realizowany przez dwa stowarzyszenia, Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów oraz przez Stowarzyszenie Polites. Również jednym z organizatorów jest regionalne, raczej partnerem jest Regionalne Centrum Wolontariatu. Natomiast jeszcze jednym organizatorem jest Sekretariat do Spraw Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Mieliśmy takiego jednego dnia po prostu burzy mózgów. Co zrobić, żeby zwiększyć jakby uczestnictwo seniorów w naszym życiu, takim organizacji pozarządowych. No i po długich walkach, rozmyślaniach i różnego rodzaju właśnie myślach wyszło tak, jak wyszło i stworzyliśmy i kampanię. Udało się uzyskać dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, jeśli dobrze pamiętam. I będzie kampania, będą różnego rodzaju działania, które mają łączyć seniorów i młodzież tak naprawdę szczecińską. To tak naprawdę z tego wyniku, z burzy mózgów i z działania kilku organizacji. Wróćmy do wolontariatu. Wspomniałeś, że senior, z czym zupełnie się zgadzam, byłby świetnym wolontariuszem, duża ilość wolnego czasu, bagaż doświadczeń. Czym konkretnie taki senior jako wolontariusz zajmowałby się w Szczecinie? Być może no, przed telewizorami przyszli wolontariusze są. To znaczy tak, przede wszystkim wolontariat ma też służyć temu, żeby osoba mogła sama siebie realizować i swoją pasję. Czyli załóżmy, że mamy przed telewizorem osobę, seniora, który stwierdzi, dobra, mam wolny czas i chciałbym jakoś pomóc. Więc łapię za telefon, dzwonię do Regionalnego Centrum Wolontariatu i mówię, zajmowałem się na przykład czymś takim i takim, będę się cały czas trzymał przykładu nauczyciela. Byłem nauczycielem, załóżmy, mam wolny czas, jak mogę wam na przykład pomóc? I w tym momencie na przykład z Regionalnego Centrum Wolontariatu powiedzą na przykład, o, to my potrzebujemy na przykład nauczyciela, który pomógłby dzieciakom ze szkół podstawowych odrabiać lekcje przy projekcie Starszy Brat, Starsza Siostra, na przykład. To wszystko jest dostosowane pod konkretną osobę i te oferty i wolontariatu i organizacji, które poszukują wolontariuszy, są odpowiednio dopasowywane przez właśnie Regionalne Centrum Wolontariatu. Jakim echem ta kampania się jakoś, no nie wiem, odbiła? Czy już są jakieś głosy właśnie seniorów? Czy już zauważyliście jako stowarzyszenia też i organizatorzy tej kampanii wzrost tych osób, wzrost ilości osób, które już dzwonią, już chcą, dowiadują się jeżeli chodzi o właśnie wolontariat? Powiem szczerze, jeszcze nie miałem okazji się skontaktować z Regionalnym Centrum Wolontariatu, ale do mnie osobiście już dzwoniły dwie osoby, ponieważ właśnie zauważyły billboard gdzieś na mieście z pytaniem, zobaczyliśmy stronę www.senior.szczecin.pl i piszecie tam o warsztatach dla seniorów, czy możemy się przyłączyć, więc
No właśnie, co to za warsztaty? Czy te warsztaty będą jakoś tak dostosowane dla seniora, że on będzie w stanie pojąć te warsztaty? Czy to będą po prostu warsztaty przed komputerem? Bo wtedy to już wiem, że seniorzy się troszeczkę cofają. To znaczy tak, jednym z założeń całego projektu Seniorze jesteś potrzebny, to jest aktywizacja seniorów w zasadzie w życiu społecznym ogólnie. Jak najbardziej jest to możliwe. A wszyscy doskonale wiemy o tym, że aktualnie informatyzacja społeczeństwa jest bardzo duża i seniorzy właśnie nie dają sobie do końca radę z komputerami, więc jednym z takich warsztatów są warsztaty takiej podstawowej obsługi komputera, jak korzystać z przeglądarki, jak się komunikować z innymi przez różnego rodzaju media społecznościowe, jak założyć pocztę i jak z niej korzystać. To są również warsztaty, które oferujemy w ramach tego projektu i w ramach również akcji i kampanii Pora Seniora. Czym spowodowany jest ten niski poziom zaangażowania seniorów w życie społeczne? Czy to jest wstyd, czy to jest może zbyt szybki też rozwój technologiczny, że seniorzy jednak chcieliby, ale się cofają, że może coś właśnie związanego z komputerem, no ale oni nie potrafią. Z czego to wynika? Też tak z obserwacji. Zorganizowaliście kampanię, więc gdzieś musiał leżeć problem. To znaczy tak, szczerze mówiąc to chyba wynika z mentalności jako takiej wśród Polaków, bo tak szczerze mówiąc całość też staraliśmy się znaleźć poparcie w danych statystycznych i dotarliśmy do badań Komisji Europejskiej, z których jednoznacznie wynika, że w przypadku Unii Europejskiej standardowo wśród wolontariuszy 10% stanowią właśnie seniorzy. W Polsce niestety to jest ledwo 4%, więc tak naprawdę wydaje mi się, że tu chodzi przede wszystkim o mentalność. Podejrzewam, że w przeciągu 10-15 lat to się całkowicie zmieni. Czy każdy może zostać wolontariuszem? Są jakieś ramy wiekowe, no nie wiem, bagaż doświadczeń będzie badany, doświadczenia, nie wiem, czas wolny, płeć. Kim trzeba być, aby zostać wolontariuszem? Żeby być wolontariuszem, trzeba po prostu chcieć. Nic więcej. Tutaj nie ma żadnych obostrzeń, tym bardziej wiekowych, bo właśnie staramy się je znieść tą kampanią Pora Seniora. Nie ma żadnych obostrzeń, wystarczy po prostu zapał do tego, żeby robić coś bezinteresownie dla drugiej osoby. I to tyle. Jeżeli oglądają nas teraz właśnie jacyś seniorzy, którzy no rzeczywiście mają sporo wolnego czasu i chcieliby zaangażować się w życie społeczne Szczecina i okolic, jakie pierwsze kroki powinni podjąć, jeżeli jeszcze nie są skomputeryzowani? Jeżeli nie są jeszcze skomputeryzowani, to trzeba znaleźć kontakt do Regionalnego Centrum Wolontariatu, gdzie bezpośrednio jest w biurze numerów, jeżeli jest taka potrzeba, bądź poprosić wnuczka, tudzież najbliższą rodzinę, żeby znaleźli taki numer i po prostu zadzwonić, skontaktować się z Regionalnym Centrum Wolontariatu i będzie. Czyli tak naprawdę każdy może zostać wolontariuszem. A gdyby takie pytanie padło od takiego przyszłego wolontariusza, pierwsze zadanie do wykonania, czy człowiek musi się bać, przygotowywać jakoś specjalnie na te kursy i czy też będzie jakieś przygotowanie do działania już jako wolontariusz, kurs? Oczywiście jak najbardziej. Regionalne Centrum Wolontariatu przed wprowadzeniem, że tak to może trochę zabrzmi strasznie, ale przed wprowadzeniem wolontariusza do dalszej akcji są wcześniej szkolenia odpowiednie i taki wolontariusz zanim trafi do organizacji, to na pewno przejdzie takie szkolenie, będzie wszystko wiedział, co 5, co 10, więc nie ma się zupełnie czego martwić i wystarczy działać. Jeszcze mam jedno pytanie odnośnie tej całej komputeryzacji. Czy z Twoich obserwacji, jako osoby młodej, czy osoby starsze chętnie garną się do tego, żeby uczyć się obsługi komputera, surfowania po internecie, czy trzeba je namawiać? Bo ja mam takie doświadczenie, że rzeczywiście te osoby same się garną do tego, tylko pojawia się ta blokada, że nie są zaznajomione z całym tym sprzętem. Jak to jest? Tak, starsze osoby garną się do tego, żeby poznać tajniki internetu i poznać tajniki komputera. Prowadzimy również w ramach sektora trzeciego, są prowadzone również warsztaty dla seniorów z komputera, z obsługi komputera. No, jest naprawdę całkiem spore zainteresowanie całym tym tematem. Seniorzy jak najbardziej chcą. Dobrze, dziękuję Ci bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że tą naszą rozmową jakoś zachęciliśmy seniorów przed telewizorami. Również mam taką nadzieję. Żeby zgłosili się, żeby uwierzyli w siebie, nauczyli się czegoś nowego i działali zarówno dla siebie, jak i dla innych. Jan Karbierz był moim i Państwa gościem. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. A ja zapraszam Państwa na przerwę.
witam Państwa po przerwie. Teraz znów będzie muzycznie, ponieważ ze mną Piotrek Wojciechowski, Stowarzyszenie Dźwięki Polic. Witam serdecznie. Może na początku wyjaśnisz nam, czym zajmuje się Stowarzyszenie Dźwięki Polic, po co powstało, jakie są jego zadania? Stowarzyszenie Dźwięki Polic powstało w styczniu ubiegłego roku z takiej potrzeby rozruszania troszkę polickiej sceny muzycznej, bo no, niewiele się w naszym mieście działo. Koncertów na żywo, takich koncertów klubowych nie było praktycznie w ogóle. Myśmy zaczęli to organizować z dość dużym powodzeniem. Odwiedzają nas zespoły z całego województwa. Fajnie się to kręci, ludzie chcą na to przychodzić. Organizujemy cykliczną imprezę Jam Session, która okazała się dużym strzałem w dziesiątkę. Zorganizowaliśmy 13 edycji, lokal pęka w szwach, ludzie się nie mieszczą, ale ma to swój klimat i fajnie się kręci. Jeżeli chodzi o Jam Session, to jest taki fenomen tej imprezy. Na czym właściwie polega ten fenomen? Bo jest mnóstwo ludzi, wszyscy się garną do tego, żeby akurat na Jam Session się pojawić. Dlaczego? Jak myślisz? Jam Session to jest dość ciekawe. Trudno powiedzieć, dlaczego akurat ta impreza tak dobrze, mówiąc kolokwialnie, zażarła. Ja pamiętam podczas pierwszej edycji, którą zorganizowaliśmy w marcu ubiegłego roku, ja byłem zaskoczony tym, ilu jest muzyków w Policach, ludzi, którzy grają. Ja sam gram na instrumencie od blisko 10 lat, myślałem, że znam większość ludzi, okazało się, że tak nie jest. Tak spotkałem na przykład świetnego klawiszowca, który okazało się, że mieszka po sąsiedzku, myśmy się praktycznie w ogóle nie znali, tak? To jest właśnie to, że ludzie mieli okazję się poznać. Na Jam Session powstało już kilka zespołów, tak, ludzie ponawiązywali kontakty, przyjaźnie grają razem, przygotowują fajne rzeczy, które później wykonują na naszych imprezach. No właśnie, ty sam grasz na perkusji. Tak. Już od 10 lat. Powiedz, dlaczego akurat perkusja? Jakoś z instrumentami strunowymi nigdy nie potrafiłem dojść do porozumienia. Ta perkusja jakoś tak od razu zaskoczyła. Ciebie też można podziwiać? Na scenie, w Policach? Tak, czasem można. Czasem się zdarza. Musimy zapowiedzieć dwa wydarzenia, dwa koncerty. Overdose, kiedy i gdzie? I słówko też o tym zespole, choć byli naszymi gośćmi. Tak, troszkę się będzie u nas działo na przełomie listopada i grudnia. Już w najbliższą niedzielę, 25 listopada, w klubie bilardowym przy ulicy Zamenhofa wystąpi, tak jak powiedziałaś, Overdose. Kapela hardrockowa, myślę, świetnie znana szczecińskiej publiczności, szczególnie fanom AC/DC powinni się spodobać, bo to są tego typu brzmienia. Jako support wystąpi młody policki zespół punkrockowy Mózgotrzep. Chłopaki grają od niedawna, ale w Policach zdążyli zrobić już furorę na Jam Session właśnie. Grają regularnie. Nazwa adekwatna też do muzyki. Tak ma być. Nawet jak nie mają ochoty grać, to i tak są przez publiczność zmuszani. Także tak, to jest ten pierwszy koncert 25 listopada w niedzielę o godzinie 19 w klubie bilardowym przy ulicy Zamenhofa. Kolejne wydarzenie to jest 7 grudnia, też ciężkie brzmienia w kawiarni artystycznej przy Miejskim Ośrodku Kultury w Policach przy ulicy Siedleckiej. Wystąpi heavy metalowy zespół Hallowax Polic i zespół Brewery Shane. Myślę, że też doskonale znany szczecińskiej publiczności, oni grają już od lat, także też zapowiada się ciekawie. Nie zapytam, kogo zapraszamy na te wydarzenia, tylko zapytam, kto zazwyczaj pojawia się, do kogo trafia ta muzyka? Czy są osoby młode, starsze? Jak wygląda ten przekrój wiekowy i też płciowy? Przychodzą naprawdę, przedział wiekowy jest naprawdę ogromny. Znowu Jam Session, tak? Podam na przykładzie, bo to jest bardzo dobry przykład. Przychodzą zarówno ludzie młodzi, tak, uczniowie gimnazjów, liceów, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z muzyką. Przychodzą też tacy starzy wyjadacze. Regularnie gra na naszych Jam Session na przykład Darek Słoma, wyśmienity gitarzysta, który występuje obecnie z zespołem My Riot. Regularnie pojawia się Les, wokalista zespołu Fantresh, który ostatnio troszkę miesza na polskiej scenie metalowej i myślę, że będzie o nich głośno. Także myślę, że to jest fajne, że młodzi ludzie mogą pograć z tymi starymi wyjadaczami i wiele się nauczyć dzięki temu. Powiedz jeszcze słówko o zaduszkach muzycznych, jakie miały miejsce niedawno. Czym charakteryzuje się ta impreza i jak przebiegła w tym roku? Tak, tą imprezę zorganizowaliśmy już po raz drugi. Takim założeniem tej imprezy jest... Założenie imprezy jest takie, żeby uczestnicy przygotowywali covery, tak, utwory muzyków,
którzy już odeszli, których z nami nie ma. Tak w ten sposób ich wspominamy. Przypomnijmy, 25 listopada Overdose oraz 7 grudnia... Hellawake i Brewery Shane. A zapraszał Piotrek Wojciechowski, drodzy Państwo. Dzieje się w Policach, jak widać. Dzieje się, dzieje. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Dzięki. A Państwa zapraszam na serwis informacyjny.